tym wideoporadniku znów będzie o przestrzeni. Ponieważ dla mnie głębia ostrości, o której będę mówił, to jest przestrzeń, którą ja kreuję. To ja nadaję przestrzeni ostrość lub rozmycie. Tak można powiedzieć po amatorsku, ale tak jest. Obiektywy stałoogniskowe mogą mieć taką konstrukcję, że możemy uzyskać bardzo duży otwór względny obiektywu. Ta wartość przysłony na obiektywie odnosi się właśnie do wielkości otworu względnego obiektywu. Im jest ta wartość niższa, tym możemy uzyskać mniejszą głębię ostrości. Dlatego tak uwielbiam obiektywy stałoogniskowe, jasne obiektywy stałoogniskowe. Na małą głębię ostrości możecie też wpłynąć poprzez zmianę odległości. Wystarczy tylko przybliżyć się do czyjejś sylwetki, używając duszy ogniskowej i automatycznie macie mniejszą głębię ostrości. Czyli podsumowując, na małą głębię ostrości wpływa obiektyw, wpływa odległość od obiektu czy bohatera, którego fotografujecie oraz wielkość matrycy. Ja do tego ujęcia użyłem obiektywu 35 mm o przysłonie 5-6 w tym momencie, po to, aby pokazać Wam właśnie szeroki plan i aby ostrość była wszędzie, na tym lodzie, na mnie, na tych drzewach. A teraz widzicie mnie na ogniskowej 200 mm i przysłonie 5-6. Mamy tło delikatnie rozmyte i skupiamy się z ostrością właśnie na tej niewielkiej przestrzeni od moich butów do końca tego drzewa i to wystarczy. Zwróćcie uwagę, że najlepsi portreciści używają aparatów pełnoklatkowych albo nawet średnioformatowych czy wielkoformatowych, bo im większa matryca czy im większa klatka filmu, tym możemy uzyskać mniejszą głębię ostrości. Kiedy filmowałem niedźwiedzie lub żubry, używałem długich ogniskowych i niskiej wartości przysłony. Nie musiało to być oczywiście 2.8, wystarczyło 4.5.6, aby uzyskać taki efekt, że tło jest rozmazane, dzięki czemu zwracamy uwagę na zwierzę, a nie na tło, które jest mało interesujące. Teleobiektywy świetnie sprawdzają się w fotografii czy filmowaniu dzikiej przyrody. Natomiast przy realizacji dokumentów czy fotoreportaży używam obiektywów stałoogniskowych typu 35-20, 51-4, 24-28. Kiedy opowiadam historię o ludziach, nie używam przez cały czas małej głębi ostrości. Używam szerokiego kąta, potem wąskiego kąta, potem skupiam się na jakimś detalu, potem na portrecie. Czasami ta głębia ostrości jest większa, czasami mniejsza. Zwróćcie uwagę na narrację w dokumencie Black Gold o wypalaczach węgla w Bieszczadach. Tu pokazuję w szerszym planie wypał węgla, a w następnym ujęciu wykorzystałem obiektyw 105 mm o jasności 1.4, dzięki czemu możemy zwrócić uwagę przede wszystkim na tego wypalacza, a nie na tło, które też dzięki temu, że jest delikatnie i pięknie rozmyte, tworzy nam niesamowity nastrój tego filmu. Z głębią ostrości trzeba uważać. Filmowałem na pełnej klatce obiektywem 50 mm na przysłonie 1.4. Zobaczcie, jak nie poradziłem sobie z ostrością na masce tego człowieka. Przez cały czas uciekał mi z głębi ostrości. Ale w innym przypadku mój bohater na filmie nie przemieszczał się do przodu, do tyłu. Byłem w stanie utrzymać ostrość na twarzy bohatera albo na jakimś detalu, ponieważ korzystam z głębi ostrości również do tego, aby wyodrębnić coś z przestrzeni, którą filmuję czy fotografuję. Nie musi to być twarz, może to być właśnie jakiś detal. Pamiętajcie, że ustawienie ostrości w jakiś punkt, na przykład na moją twarz, nie oznacza, że moja twarz będzie w środku tej przestrzeni z głębią ostrości. To będzie mniej więcej tak, że 1/3 przed moją twarzą i 2/3 przestrzeni za moją twarzą jest w ostrości. I później następuje rozmycie. Też zwracajcie uwagę na to, że czasami warto zastosować małą głębię ostrości, aby rozmyć coś na pierwszym planie, jak na tym ujęciu z Indianką, która tka materiał, czy rozmycie tła, które pozwala nam na wyodrębnienie bohatera na pierwszym planie. Przez cały czas filmujcie, fotografujcie, przez cały czas eksperymentujcie, aż w pewnym momencie zdobędziecie takie doświadczenie, które przeskoczy Wam w intuicję.
która pozwoli już nie zastanawiać się nad tym, kiedy, jaka przysłona, jaki czas, tylko bardziej skupicie się na tym, co chcecie pokazać, co chcecie wykreować, co chcecie, na co chcecie zwrócić uwagę widza. I to będzie ten moment, kiedy staniecie się no, twórcami, kreatorami w 100%. Narzędzie będzie tylko narzędziem, a wasza głowa będzie, wasze oczy będą od tego, aby właśnie tworzyć coś pięknego, coś niesamowitego. Czy to będzie mała głębia, czy duża głębia ostrości, nie ma znaczenia. Będziecie wiedzieć właśnie, z jakiej głębi skorzystać w danym momencie. Życzę wam powodzenia. Cześć!